No dobra, nie znalazłem tego smoczka, ale znalazłem starą skrzynię. I zębacze. Wow, 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 wow. Potwór. No, jeśli się na mnie potwór rzuci, to mam przerąbane. Więc muszę uważać. Może właśnie gdzieś tutaj, w tej okolicy jest ten smoczek. O, co to jest? Łuk myśliwski. Amulet, amulet. O, przywołanie błyskawicy. Jak swita śnie. I teraz można pójść zabić tego potwora. Specjalnie zużyję na niego błyskawicę, bo ma dość dużą obstawę. To chyba, że demonie, zlurujesz ich na siebie? Dobra, to ja się zajmę tymi, a ty mi pomożesz z potworem. Stary może być zaatakował, co? No w końcu. Dobra, bierz się za potwora. Kurde, trochę usnę się z ten demon. Nie ukrywajmy. Ale tutaj gdzieś powinien być jeszcze smok. Bo nie wierzę, że taka obstawa była tylko dla jednego potwora. W sensie potwora, potwora. Dobra, ja tam widziałem koczowników, więc tam ktoś może być ciekawy, więc tam sobie polecę. No bo gdzie indziej mógłby być jakiś ten ziomal? Dobra, stary. Wrat. Ja się nie potrzebuję. O, kamienna tablica. A, nie, tutaj nie byłem? Nie ma tu nic ciekawego. Rozumiem, czy nie byłem? Kto tutaj jest? Urit. A, tutaj byłem. No dobra. No to nie mam bladego pojęcia, gdzie może być ten smok. A szkoda, bo tak jak mówiłem, chętnie bym go zabił. No ale widać, że to jest lepiej ukryte niż... Że on jest lepiej ukryty niż wszystko, co jest możliwe w tej grze. No smoczku, gdzieś ty, kurde, się zapodział. Ja chciałbym tylko to wiedzieć. Dobra, widzę, mam ostatniego pomysła, gdzie on może być, ale jeśli tam go nie będzie, no to nie chcę mi się go szukać i tracić czasu. Dobra, nie udało mi się znaleźć.
Więc kupił Malimę. To wspaniały. Oglądał ją sam Gonza. Idź do niej. Mhm. Zabior. Dobrze. Dobra, czyli teraz tak. Czyli teraz ją muszę zaprowadzić do Gonzaleza, pewnie. Oj, sorry, coś tak czuję. No, widzicie, idzie. I w sumie mógłbym już się do niego dostać. Bo mam już 75% reputacji w Morasul. Co też zapewne zrobię za chwilę. Tylko, kurde, gdzie jest ten ostatni puchar dusz? Bo nie mam pojęcia. I Basir był w... Monterze? Tak? Chyba tak. Przynajmniej tak myślę, że był w Monterze. Basir. Bo jeśli nie w Monterze, to gdzie mógłby być? Tak, i będę musiał jeszcze polecieć do Ben Eray. A dobra, skręt to jest, tutaj skręcamy i lecimy pogadać z Gonzalesem. Może oda mi klucz po dobroci, a jeśli nie, to później mu odbiorę siłą. Dobra, to gdzieś tutaj powinno być. Asasyn. Na zip. Co do podarunków dla Gonzalesa. Gadaj, co możesz mu zaoferować? Sprowadzam przepiękną tancerkę. Zgadza się. Pięknisia. Dobry dar. Będzie teraz towarz... Mogę porozmawiać z Gonzalesem? Gonzales jest... Moim zdaniem wysoko zejdziesz wśród... Dziękuję. Lepiej idź prosto do niego. No i gitara. F5. I wbijamy się przywitać z Gonzalesem. Który jest beznadziejny. Pewnikiem. Dziękuję. Zostanie własnością największego boga. Zapamiętaj moje słowa. A zatem? O, jeszcze expo dostałem. Ernesto. Chcę przejść. Możesz wejść. Gonzales. Litarny. O. Jest coś? Nieciekawe. Nie. Mogę sobie zrobić miksturki many? Pewnie nie. Mogę aż 3. Wow. Oddałeś Morasul wielką przysługę? Zapewne wiesz także, że... Co możesz dla mnie zrobić? Dowiodłeś swych zdolności. Prastara wiedza, wow. Co z Ramirezem? Wyruszył na pole pełne ruin. Do tej pory pracuje dla mnie. Dobrze. A fajnie, że ja wiem, gdzie on jest. Ciężka skrzynia. On ma ciężką skrzynię. No to sary, musisz zginąć. Przynosisz mi prezent. Nic z tych rzeczy. Dobrze. Udał. Szukam kluczy do świątyni. Interesujące. Wiesz coś na temat tych kluczy? No dobra. Obaj jesteśmy biznesmenami, więc nie będę owijał w bawełnę. Mam jeden z... A co za niego chcesz? O,
Orkowie chcą artefaktu pradawnych. Zapłacą każdą cenę. Dlatego ten klucz jest... Biorąc pod uwagę rozwój wypadków, moim zdaniem to atrakcyjna oferta. Opowiedz mi o orkach. Ich determinacja przywiodła ich aż tutaj. Orkowie przybyli na pustynię, moim zdaniem, martwią mnie koczownicy. Jakim koczownicy służą? Bierzemy koczowników w niewolę, lądrują gdybyśmy zabili. Masz tu złoto. Interesy, mam nadzieję. No to co? Teraz nie pozostaje nic innego, jak polecieć do Bandaro. Yusuf, złodziej artefaktów, zdołał uciec. Ach, to nie świadczy o tobie zbyt dobrze, ale Ale dobra, ekspres jest. No dobra, czyli teraz tak. Lepiej idź, albo będziemy mieli kłopoty. Teraz mogę zrobić takie coś, co się nazywa... Polecenie do świątyni Morasul. Otworzenie jej i zrobienie rozpierdzielu. A wszystko po to, żeby zrobić jedną rzecz. A mianowicie... Korona Adanosa, z tego co przeczytałem. Dobra. Złego da radę tędy zeskoczyć. Damy radę. Ale może najpierw się prześpię. Tak dla bezpieczeństwa. Dobra. Przespałem się, więc mogę lecieć do świątyni Morasul. Z Dwegazego w którą stronę? Z Dwegazego lepiej w tę stronę. O, a cóż my tu mamy? Magiczny korzonek. Przyda się, przyda, nie powiem. Dobra, to tutaj było tak w miarę nisko. No, powiedzmy. Zawsze najlepiej wybierać drogę na skróty. Ścinka. Dobra, w lewo. Kalesz, ma na ciebie dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra jest taka, że mam już praktycznie wszystkie klucze, a zła jest taka, że zginiesz. Dum. No dobra, ten odcinek ja uważam za oficjalnie zakończony. I widzimy się za chwilę, w momencie kiedy będę otwierał tą świątynię Morasul. I znają życie, znowu będzie 50. Nie, ostatnio było chyba 4, czy tam 5 kapłanów ożywieńców, więc na razie.